Good evening and happy Sabbath. Dobry wieczór i dobrego sabatu. It's a privilege to be with you again this evening. Jest to dla mnie przywilej, że dzisiaj mogę być ponownie z wami tego wieczoru. And I'm so thankful to God for these evenings that I've been spending with you. Jestem tak wdzięczny Bogu za te wszystkie dni, kiedy mogłem się z wami spotykać. I thank the people here, Madam President and Pastor Lucas, for inviting me to be here. Bardzo dziękuję rektorowi szkoły też i kapelanowi za zaproszenie tutaj na ten program. To be able to share with you what God has given me. Abym mógł się podzielić z wami tym, co Bóg mi przekazał. Especially for this generation. Zwłaszcza dla tego pokolenia. So to those of you who are watching live at home or wherever you are. A dla tych, którzy nas oglądają na żywo, czy w domu, czy gdziekolwiek indziej. Like to wish you a happy Sabbath as well. Chcę wam przekazać życzenia dobrego sabatu. And welcome you to our third night. I powitać was na naszym trzecim spotkaniu. And we're going to jump on to mainly adults. I dzisiaj przejdziemy już do osób dorosłych. The first two nights we have been concerned with mainly development. Przez dwie pierwsze noce, dwie pierwsze spotkania mówiliśmy głównie o osobach młodych. But we have dealt with those. Ale to już jest za nami. And we tried to deal with them in a short, limited amount of time, in the best way we could. Oczywiście w tym czasie, który mieliśmy, staraliśmy się to jak najlepiej omówić. But if you still have questions on those topics, ale jeśli ktoś z was ma pytania na te tematy, I'm here until Sunday morning. Będę tutaj do niedzieli rano. And tomorrow after lunch, jutro po obiedzie, I'm taking the liberty to invite you just to come to me and we can discuss and ask questions. Serdecznie was zapraszam na dół do stołówki, abyście przyszli i zadawali pytania, jeżeli takie macie. I don't macie. Have to eat much. Nie będę jadł dużo, because you have fed me well this past three days. Bo przez ostatnie trzy dni byłem bardzo dobrze nakarmiony. I have eaten well in such a way that I only eat twice in a whole day here in Poland because I've been fed well. To jedzenie jest tak dobre, że musiałem ograniczyć się do dwóch posiłków dziennie. So please tomorrow come to me. A więc jutro bardzo proszę przyjdźcie. Afternoon, or we're going to have a question and answer session. I po obiedzie będziemy mieli taką sesję na pytania i odpowiedzi. Because we'd like to bring some of the things that we have learned into our own practical lives. Bo zależy mi na tym, żeby to, co tutaj studiowaliśmy, mogło w jakiś praktyczny sposób zagrać w waszym życiu. And I'm sure you have questions and how do I apply this? How do I apply that? I wiem, że macie na pewno pytania, jak mam to wprowadzić w życie sam. And by God's grace we're going to discuss that tomorrow afternoon. I dzięki Bożej łasce myślę, że nam się uda o tym jutro porozmawiać. Tonight we have another interesting topic. Dzisiaj midlife crisis, our extremity or God's opportunity. Dzisiaj mamy nowy temat, bardzo ciekawy, czyli kryzys wieku średniego, nasza skrajność, czy też Boża okazja. It's a kind of topic that we don't talk about much. Jest to temat, na który się bardzo rzadko dyskutuje. It's a kind of topic we kind of sweep underneath the carpet. Często go po prostu zamiatamy pod dywan. And as you know, whatever swept underneath the carpet eventually creeps out. A wiecie o tym, że jak się coś zamata pod dywan, to prędzej czy później spod tego dywanu wychodzi. But the Bible tells us, let us come and reason together. Ale Biblia mówi, spotkajmy się i podejmijmy wspólnie dyskusję. So we can reason. Abyśmy mogli tak właśnie dyskutować. And we can understand whether this is something that we even as Adventists are immune to or not. I my jako adwentyści też myślę powinniśmy usiąść do dyskusji i stwierdzić czy jesteśmy odporni na tego typu zjawiska. Maybe sometimes we have this question, why does it happen to us? Czasami sobie zadajemy pytanie, dlaczego to się zdarza właśnie mnie. I have news for you. Mam dla was wieści. We live in a sinful world. Żyjemy w grzesznym świecie. We are not immune from sickness. I nie jesteśmy odporni na choroby. We can get sick. Możemy zachorować. Just like us everyone else. Tak jak każdy inny. It does not mean, i to nie oznacza, that God condemns us, że Bóg o nas zapomniał. It doesn't mean that God neglects us, że Bóg nas pozostawił. But it can also mean it's God's opportunity for us.
Ale to też oznacza, że Bóg nam może dawać jakąś szczególną okazję. To be drawn closer to Him. Aby się do Niego przybliżyć. Just before I begin, I'd like to share with you a story. Zanim rozpocznę, chcę się podzielić z wami pewną historią. I was doing a evangelistic Bible seminar in South Africa together with many young people 2 years ago. Prowadziłem 2 lata temu spotkania z młodzieżą ewangelistyczne w południowej Afryce. And I was doing it in a community center. I to się odbywało w domu kultury. On the third night, trzeciej nocy, there was a woman in the meeting. Była tam pewna kobieta. And as I was ending the meeting, she was crying in the corner. I kiedy dochodziliśmy do końca spotkania, ona gdzieś tam siedziała w rogu i płakała. And I could see that the Lord has spoken to her. I widziałem, że Bóg do niej przemówił. And I could also see that she has a burden. I widziałem też, że ma jakiś poważny problem. So as I made an appeal for those that have burdens in their hearts to come and bring it to the foot of the cross and we will pray for you. I dlatego specjalnie wtedy apelowałem do tych, którzy mają jakiś bardzo poważny problem na sercu, aby przyszli do przodu i ja bym się mógł o nich modlić. She came. I przyszła do przodu. Prayed for her. Modliłem się o nią. And after the meeting, a po spotkaniu, she wanted an additional audience with me. Chciała szczególnie się ze mną spotkać i porozmawiać na osobności. For us to specifically pray for her need. I chciała też, żebyśmy się modlili szczególnie o jej potrzebę. And she told me her story. I opowiedziała mi swoją historię. And she told me that I have a husband who is an alcoholic. Powiedziała, że ma męża, który jest alkoholikiem. And he is very aggressive. Bardzo agresywnego. And I told her, what would you like me to pray for? I spytałem się jej, o co chcesz, żebym się modlił. And she said, I'd like you to pray for him that he will open his heart to God. Ja bym chciała, żebyś się modlił o to, aby mój mąż otworzył swoje serce na Boga. That God can touch him. Żeby Bóg go dotknął. So and I turned to the sister. I wtedy kiedy spojrzałem na nią. And I told her, are you sure do you want me to pray for that? I spytałem się jej, czy na pewno chcesz, żebym się o to modlił. Are you ready for the consequence? Czy jesteś gotowa na konsekwencje? And she said yes. A ona powiedziała tak. And so I told her, okay, let's pray for it. A więc powiedziałem, bardzo dobrze, klęknijmy i będziemy się modlić. Hold on to heaven. A więc wyzywałem niebo. Father in heaven. I mówię, Ojcze w niebie. You see the need of this woman, widzisz my sister. Potrzebę tej siostry. You see her burden. Widzisz jej problem. You promise in your, you say in your words that her tears are does not go unnoticed. I ty powiedziałeś w Bożym Słowie, że łzy ludzkie nie przechodzą bez Twojego zauważenia. Do for her what no human power could do for her. Uczyń dla niej to, czego nikt inny nie może uczynić. Whatever it takes. I cokolwiek jest potrzebne. Do for her husband. Uczyń to też dla jego according dla to your męża. Will. Zgodnie z Twoją wolą. And what she is seeking and asking you for. I też daj jej to, o co Cię prosi. In Jesus name. W imieniu Jezusa. The next day, następnego dnia, I was together with the team. Byłem z całym zespołem. We were doing training. Prowadziliśmy szkolenie. With our young people from Europe. Z młodymi ludźmi, którzy przyjechali ze mną z Europy. The phone rang. I zadzwonił telefon. So I took the phone. A więc podniosłem słuchawkę. And it was the sister. I to ona była po drugiej stronie. And she told us that we need to go to the hospital. I powiedziała, że musimy iść do szpitala. And I said, "What's the matter, sister?" A ja mówię, co się stało, siostra? And she says, "My husband." Mój mąż. He had a heart attack. Miał atak serca. It may sound hard to you. Może to brzmieć ciężko, trudno. But the first thing that came to my mind. Ale pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy. Praise God. To chwała Bogu. Because I knew. Bo wiedziałem. God is using this. Że Bóg korzysta z tej okazji. To bring him to the foot of the cross. Aby go przyprowadzić do krzyża. I was looking at the big picture. Patrzyłem na tą szeroką perspektywę. Rather than the immediate picture. A nie na to, co było widoczne tego dnia. So we went to the hospital. Pojechaliśmy do szpitala. And there he is. I tam leżał. Lying in bed. W łóżku. I was told that the few days before that. Usłyszałem, że kilka dni wcześniej. The church pastor. Pastor tego kościoła. The elder. I jego, went to visit him at his home. I starszy zboru poszli go odwiedzić w domu. And he came chasing them. With a machete. A on ich pogonił z maczetą w ręku. This time, tym razem, he is in bed. Leżał w łóżku. He is no longer chasing. Już nie był w stanie nikogo pogonić. Czekał.
And as I sat by, beside him, i kiedy usiadłem koło niego, and as I told him we are here for you, i powiedziałem, że przyszliśmy specjalnie dla niego, to give you comfort in the best way we could, aby ci pomóc tak jak potrafimy, to pray with you, aby się z tobą modlić, and let you know that God wants to save you, i pozwolić ci zrozumieć, że Bóg chce cię zbawić. As I've read the scripture, przeczytałem Pismo the promises Święte, of God, Boże obietnice, he held my hand, on trzymał mnie za rękę, and wouldn't let me go, i nie pozwolił mi tej ręki odciągnąć. After 45 minutes, po 45 minutach, I asked him, zapytałem, do you want to accept Jesus as your personal Lord and Savior? Czy chcesz przyjąć Chrystusa jako swojego Zbawiciela? And he said yes. On powiedział tak. He gave his life to Jesus. Oddał życie Jezusowi. But the question is, ale pytanie, jakie w tym miejscu przychodzi mi do głowy? Why wait? Po co czekać? For such crisis to give your life to Jesus. Po co czekać na taki kryzys, aby oddać swoje życie Jezusowi? Why wait in a deathbed, to give life to Jesus? Po co czekać aż do łoża śmierci, by oddać swoje życie Chrystusowi? It was man's extremity indeed. I to był rzeczywiście skrajny przypadek dla człowieka. But at the same time, it was God's opportunity. Ale z drugiej strony była to też okazja płynąca od samego Amen? Boga. Amen. So midlife crisis. A więc kryzys wieku średniego. Co to jest? Man's extremity or God's opportunity? Czy jest to taka skrajność dla człowieka, czy też okazja dla Pana Boga? As we dive into tonight's topic, I invite you just to bow your head once again. Zanim zaczniemy badać ten temat, zapraszam was, żebyście pochylili swoje głowy i będziemy się modlić. Our Father in heaven. Ojcze w niebie. We come before your throne. Przechodzimy przed twój tron. And Lord, we humble ourselves before you. I uniżamy się przed tobą. You are our creator. Ty jesteś naszym Stworzycielem. Lord of lords and King of kings. Panem panów i królem królów. You created all. Ty wszystko stworzyłeś. Brought all into existence. Wszystko sprowadziłeś do istnienia. For a purpose. I wszystko zrobiłeś to w konkretnym celu. Lord, we thank you for the gift of life. Dziękujemy ci za dar życia. That you can entrust us with such a sacred gift. Że ty możesz nam ten dar powierzyć. Because we are created for a purpose. Bo przecież stworzyłeś nas w konkretnym celu. Thank you that you will fulfill that purpose. I dziękujemy ci, że ty ten cel wypełnisz. Lord, we come before you. Panie, przychodzimy do ciebie. It is us that separates from you. I wiemy, że to my się od ciebie oddzielamy. It is us that walked away from you. Że to my od ciebie odchodzimy. So we ask in a very special way. A więc prosimy w bardzo szczególny sposób. Forgive us from all our sins. Przebacz nam wszystkie nasze grzechy. Cleanse us from all unrighteousness. Daj nam, Panie Boże, twoją sprawiedliwość. Do for us that which we cannot do for ourselves. Zrób dla nas to, czego nikt inny nie może zrobić. We pray that you will come into our hearts. Prosimy, abyś wkroczył do naszych serc. May you alone be heard tonight. I abyś tylko ty był tutaj dzisiaj słyszany. May you alone be seen tonight. I tylko ty widziany. May we disappear so Christ can appear. Abyśmy my zniknęli, a tylko Chrystus mógł być widziany. Honor, glory and praise be all yours. In Jesus name we pray. Chwała i sława niech będzie Bogu. Amen. Amen. Okay. So what is it? What is midlife crisis? A więc czym jest kryzys wieku średniego? In 1965 w 65 roku an important paper was published by Elliot Jacks. Niejaki Elliot Jacks opublikował bardzo ważny artykuł. He is a Canadian psychoanalyst and organizational consultant. Jest psychoanalitykiem kanadyjskim i też konsultantem. And he is the one who introduced this term midlife crisis. I to on wprowadził ten termin kryzys wieku średniego. And this is what he says. I tak to opisuje. He described it as a normal period during a lifespan. Opisuje to jako zwykły okres w ludzkim życiu. When we transition from young to older adults. Kiedy przechodzimy z tego okresu bycia młodym dorosłym do bycia w pełni dorosłym. It is the time when adults evaluate their achievements. Jest to czas, kiedy dorośli oceniają swoje osiągnięcia. Their goals. Cele. Their dreams. Marzenia. Against what they had wished for in the past. W kontekście tego, czego pragnęli, czego sobie życzyli wtedy, kiedy byli młodsi. And what stage they are facing in life at present. A także co czeka ich w najbliższym czasie. So he says that both men and women can experience a midlife crisis.
I mówi on, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety mogą właśnie tego okresu doświadczyć. But they experience the crisis differently. Ale każdy z nich w inny sposób. Men focus directly on their achievements. Mężczyźni skupiają się na osiągnięciach. Their desire to prove their success to others around them. Na chęci udowodnienia, że odnoszą sukces przed innymi. Women tend to fixate on their physical appearance. Natomiast kobiety starają się patrzeć na swój wygląd zewnętrzny. Sexual attraction. Atrakcyjność seksualną. And what they can do once their parenting duties have ended. I co mogą zrobić wtedy, kiedy się zakończy ich okres rodzicielstwa. So it also said that people who spend their lives dedicated to fulfilling their aspirational objectives are less likely to have a midlife crisis. I mówi się, że ludzie, którzy spędzili całe swoje życie poświęcając je na osiągnięcie swoich aspiracji życiowych i celów, mają znacznie niższą szansę, aby przejść przez kryzys wieku średniego. So which means that growing old is easier for them. Co oznacza, że dla tych osób starzenie się jest łatwiejsze. Now the question is, others go through life on autopilot and suddenly realize they're getting older. Natomiast inni przechodzą życie na autopilocie i nagle sobie zdają sprawę z tego, że się starzeją. Time has passed by and that they have not accomplished very much. Czas minął, a oni właściwie nic w życiu nie osiągnęli. This can leave them with a feeling of malice and regrets. To może sprawić, że będą się czuli jak w apatii, będą mieli żal. And accompanied by a midlife crisis. I będą mieli symptomy kryzysu wieku średniego. He says that this crisis can take many forms, ranging from mild to dangerous. Twierdzi, że ten kryzys może przybierać bardzo różne formy, od delikatnych po ekstremalne. It can impact health. Może mieć wpływ na zdrowie. The well-being. Ogólny dobrobyt. And finances. A także finanse. Now adults can survive a midlife crisis by recognizing the symptoms. I okazuje się, że dorośli mogą przetrwać ten kryzys, rozpoznając jego symptomy. And addressing them as they occur. I odnosząc się do nich w miarę jak się one objawiają. And that's what we want to discuss this evening. I o tym chcemy dzisiaj mówić. To outline some of these things. Aby pokazać te rzeczy. To better help us. Aby nam pozwolić zrozumieć. To prepare for what is coming or what we are going through right now. Albo przygotować też nas na to, co ma przyjść lub na to, co przeżywamy w tej chwili. Here are the signs and symptoms. I to są właśnie te znaki i symptomy. Desiring to quit a job. Na przykład chęć porzucenia dobrej pracy. There is some sense of unfulfilled dreams. Jest takie poczucie niespełnionych marzeń. And so they have to quit that to fulfill something else. A więc muszą tą pracę porzucić po to, żeby coś lepszego osiągnąć. There is an unexplained bouts of depression when doing tasks that used to make them happy. Są takie niewytłumaczalne napady depresji, kiedy muszą wykonywać zadania, które przedtem robili z przyjemnością. There are those that changes and investigate religion, churches or philosophy. Jest tendencja do tego, żeby zmieniać lub badać inne religie lub też nawet kościoły, czy też filozofię. Change of habits, activities which used to be pressure now are boring. Zmiana obyczajów, na przykład rzeczy, które się robiło przedtem i były ciekawe, teraz stają się nudne. Some are unable to complete or concentrate on a task which used to be easy for them. A inni znowu nie są w stanie skupić się na robieniu rzeczy, które kiedyś były dla nich bardzo łatwe. There's also one excessively buying new clothes and taking more time to look good. Albo na przykład nadmierne kupowanie ubrań po to, żeby lepiej wyglądać. Wanting to run away to somewhere new. Chęć ucieczki w jakieś inne miejsce. A desire or obsession to get into physical shape. Obsesja, aby być sprawnym fizycznie. Irritability or an unexpected anger. They just become very impatient and easily irritable. Niecierpliwość, łatwe wpadanie w irytację i taki niespodziewany gniew. There is this desire of leaving family or feeling trapped in a current family relationships. Albo chęć porzucenia swojej rodziny, albo poczucie bycia w pułapce, będąc w danym związku. Some would look into the mirror and no longer recognize themselves. A niektórzy patrzą w lustro i już siebie nie rozpoznają. Okay, so these are some of the symptoms. These are more additional symptoms. A to były pierwsze symptomy, a tutaj są jeszcze pozostałe. Buying a sports car like a Ferrari. Na przykład kupienie sobie sportowego samochodu jak Ferrari. You think that it's funny. Myślicie, że to jest śmieszne. But those that have financial means do actually do that. Ale ci, którzy mają na to pieniądze, robią tak. Second, drastic changes in habits.
drastyczne zmiany w obyczajach. Mood swings and impulsive decision making. Zachwianie nastrojów oraz impulsywne podejmowanie decyzji. Shift in sleeping habits. Zmiany godzin i sposobu snu. From a deep sleeper they become light sleeper. Na przykład z głębokiego snu stają się osobami o płytkim śnie. Or vice versa. Albo odwrotnie. Obsession with appearances. Obsesja z własnym wyglądem. Which means that we tend to spend longer in the mirror, but before we never used to look into the mirror. Na przykład osoba spędza mnóstwo czasu przed lustrem, chociaż wcześniej tego nie robiła. Disconnecting from old friends and replacing them with younger friends. Odłączenie się od starych przyjaciół i łączenie się z ludźmi młodszymi. Feeling tied down with no chance for change. Poczucie uwiązania bez żadnej możliwości zmiany. There are these thoughts of death or dying. Myśli o śmierci i o umieraniu. Sudden urge of changing careers. Potrzeba zmiany życia zawodowego. Leaving their spouse or having an affair. Porzucenie swojego małżonka lub nawet romans. Bouts of depression. Napady depresji. There's a sudden increased consumption of alcohol or drugs. Nagły wzrost spożycia alkoholu i narkotyków. People we easily get bored. Łatwo ci ludzie nudzą się. And assigning more blame to others, taking less responsibility for themselves. I chętniej przypisują winę za swoje własne błędy innym. Or also recent traumas. Albo na przykład myślą zbyt długo o swoich niedawnych przeżyciach traumatycznych. This can involve somebody, loss of somebody they love. Na przykład utrata osoby, którą somebody kochają. Close to them. Kogoś bliskiego. So the question is now is that okay, we presented all this list of signs and symptoms. A więc teraz jest dla was pytanie po tych wszystkich symptomach. But what is actually going inside the man or the woman? Więc pytanie, co dzieje się tak naprawdę w umyśle tej osoby, tego mężczyzny lub tej kobiety? So what's going on beneath our conscious awareness? A więc co dzieje się poniżej naszej świadomości? Last night and the previous night we talked about developments. Z zeszłego spotkania mówiliśmy i wcześniej o naszym rozwoju. We talked about brain plasticity. Mówiliśmy o plastyczności umysłu. So what happens is that when we get older, więc czym bardziej się starzejemy, when we reach this age of 35, 40-ish and onward, kiedy dochodzimy do wieku 35-40 lat i dalej, our brain become less plastic. Nasz umysł przestaje być plastyczny. And so we are less able to respond to the changing environment. A więc stajemy się mniej umiejętni w odpowiadaniu na potrzeby wyzwania środowiska. So what takes place exactly is this. A więc to, co ma miejsce, to jest właśnie tutaj to, co opisane. In our brain we have a protein called brain-derived neurotrophic factors, BDNF. Mamy w naszym mózgu specjalną proteinę zwaną BDNF. To jest neurotroficzny czynnik pochodzący od mózgu. And this protein allows our neurons to regenerate their synapses and to make and break and alter connections. I ta proteina, to białko pozwala naszym komórkom neuronowym odnawiać się, a także ich synapsom, dzięki czemu mogą one albo przerywać, albo tworzyć swoje powiązania. Because of the availability of this protein, we can make new synapses, we can change, we can reorganize without much problem. I to dzięki obecności tego właśnie białka możemy albo tworzyć, albo przemieniać, konfigurować na nasze połączenia synapsów. But as we reach the midlife age, then this level of this protein, the BDNF, starts to go down. Ale kiedy wchodzimy w wiek okresu właśnie tego kryzysu, ten poziom tego BDNF zaczyna spadać. So what happens then is that since this protein goes down, there is a reduced plasticity. I w związku z tym, ponieważ poziom BDNF spada, spada też na plastyczność naszego umysłu. And so science has shown that this BDNF or reduced plasticity is associated with depression. I nauka dowiodła, że obniżony poziom BDNF prowadzi do skłonności właśnie do depresji. One can say that therefore a perfect storm is being created. Ktoś mógłby w tym miejscu powiedzieć, że tak powstaje idealna burza.
Just when you have reached the initial goal of your life, i kiedy dochodzicie już do pierwszego wielkiego celu swojego życia, you're trying to figure out what next phase in your life you have to go through. I myślicie o tym, jaka będzie ta następna faza życia, co będziecie dalej robić. Your brain stops to reorganize and cooperate with you. Mózg nagle przestaje reorganizować swoje połączenia i reagować na potrzeby, które wy mu dajecie. So we have shown the past few nights this trajectory of development. A więc przez ostatnie spotkania pokazywaliśmy ten grafik rozwoju. This just quickly shows you a trajectory of what happens to the synapses. Jest to właściwie opis tego, co dzieje się z naszymi synapsami. You will notice that they are the sensory, that's usually the hearing, that's usually the visual, are very early on in its development. I zauważycie, że ten rozwój sensoryczny, czyli zmysłowy, dotyczący czy słuchu, czy wzroku, pojawia się bardzo wcześnie. And it's usually followed by the language or motor. Następnie przychodzą kwestie rozwoju językowego albo motoryczne. And then it's followed by the higher cognitive function. A po tych następuje rozwój wyższego poznania. It just means that these are the synapses. I to są synapsy. It is not the cells itself, it's just synapses. To nie są same komórki, to są synapsy, czyli to, co łączy te komórki. So when we look at the experience, the neurogenesis and the synaptogenesis, here is a more complete trajectory. I kiedy popatrzymy tutaj, jak to wygląda od strony tej neuroplastyczności, jest to nieco bardziej skomplikowane. We have shown you just when it began earlier on, but this is a more complete one that goes through different stages of life. Ja wam to pokazywałem troszeczkę wcześniej, ale to jest trochę bardziej skomplikowane. So notice the trajectory here again. This is the primary sensory motor functions. I tutaj spójrzcie na ten wzór, chodzi o te podstawowe funkcje sensoryczno-motoryczne. Followed by language. Mamy potem funkcje językowe. Which are experience expectant neuroplasticity. Które doświadczają kwestii dużych zmian właśnie rozwojowych w synapsach. And then followed by the higher cognitive function, which are experience dependent neuroplasticity. I tamte rzeczy, te językowe, jakby dzieją się w sposób oczekiwany. Natomiast jeżeli chodzi o rozwój wyższego poznania, tutaj jest ten rozwój zależny. We have mentioned to you the past few nights that notice that this kind of synaptogenesis and neurogenesis peaks at about 6 and 7 or 8. I tak jak wam powiedziałem przedtem, że tutaj ta neurogeneza, jeżeli chodzi o rozwój właśnie w kontekście wyższego poznania, pojawia się dopiero w wieku 6-7 lat. Interestingly, at the same time, the Jews give their children the Talmud to begin to read and memorize. I co ciekawe, Żydzi dają swoim dzieciom Talmud do czytania właśnie w tym wieku. And that's the reason why I'm trying to suggest to us educators that we should learn to educate our children not before that, but at that time. I jako radę tutaj daję specjalistom od spraw edukacji, żebyśmy dawali naszym dzieciom te elementy właśnie wtedy, nie za wcześnie. Because when we do it already at this age of 3 to 4, normally we send our children to kindergarten or other schoolings at that age. Bo jeżeli będziemy to robić tak, że wyślemy nasze dzieci w wieku 3-4 lat na przykład do przedszkola czy też do szkoły. What we try to do is we try to manipulate with a trajectory and advances it. Staram się zmanipulować nieco przebieg tej trajektorii, tego wzoru, aby on się wznosił wcześniej. And that can have an effect on development. I to może mieć wpływ negatywny na rozwój. And has a later life consequence. I przynosi konsekwencje w późniejszym życiu. So now, notice this one. This is now melatonin. I tutaj jest opis, wzór melatoniny. Notice what happens to melatonin. Zobaczcie, co dzieje się z melatoniną. Melatonin is a hormone. Jest to hormon. It's produced by the pineal gland. Jest produkowana przez szyszynkę. And it regulates wakefulness. I jest to odpowiedzialna za jakby nasze poczucie takiego przebudzenia, czyli gotowości do kontaktu ze światem. Children sleep a lot. Dzieci śpią długo. Right? Prawda?
Normally they do. Tak zwykle jest. Because their melatonin is quite high. Bo poziom ich melatoniny jest zwykle bardzo wysoki. This is also the time when a lot of development takes place. Jest to też czas, kiedy odbywa się dosyć duży rozwój. A lot of plasticity takes place. I rozwija się też plastyczność w mózgu. Notice that as puberty occurs, melatonin begins to decline. Ale kiedy przechodzimy do okresu dojrzewania, melatonina zaczyna opadać. Then it begins to decline even further after middle age. A w wieku średnim opada jeszcze bardziej. And as you age, it even declines more and more and more and more and more. Czym starsi jesteśmy, ten poziom spada jeszcze niżej. Which means the older you get, co oznacza, że czym starsi jesteśmy, the lighter your sleep becomes, tym gorzej śpimy. Does that make sense? Czy to ma sens? All right. If not, praise God, you're still young. Jeśli nie, to chwała Bogu, wciąż jesteście młodzi. If you notice that you're getting less and less sleep, then maybe I am getting older. Więc, a jeżeli macie problemy ze snem, to może można pomyśleć, że no, może się starzeje. Interestingly, melatonin has also been reported to have antioxidant properties. Co ciekawe, melatonina też została potwierdzona jako silny antyoksydant. And it scavenges the free radicals. I wyłapuje bardzo mocno wolne rodniki. So, remember, melatonin high at early age, low at later age. A więc pamiętajcie, melatonina jest na wysokim poziomie w młodości, natomiast potem bardzo opada. They have antioxidant properties. A ona ma przecież zdolności właśnie antyoksydacyjne. Which means that the protection of the brain also is down at a young, at older age. Co oznacza, że ochrona mózgu także spada w starszym wieku. So during neurogenesis, a więc w trakcie procesu neurogenezy, we explained to you the other previous nights that you can induce neurogenesis. This is a new somehow stimulate for new brains to be born. Ja wam powiedziałem ostatnio, że można wzbudzić neurogenezę, czyli innymi słowy, można wzbudzić pojawienie się nowych komórek. Daily exercise. Przez na przykład codzienne ćwiczenia. Okay, so you have newborn cells because of exercise, activity. A więc mamy nowiusieńkie, świeże komórki dzięki ćwiczeniom. You will notice here this is in young adult neurogenesis. I to jest neurogenesa u osób u młodzieży i do 35 roku życia. You will have a lot of cells being born, the green one. I tutaj się pojawia wiele nowych komórek, tych zielonych. And in the aging neurogenesis, ale kiedy mamy już osoby starsze, this is slowed down. To wszystko się spowalnia. But it can be increased when there is more activity. Ale można podnieść tego poziom, jeżeli się ćwiczy. So you can bring about a young brain atmosphere with exercise. A więc można sprowadzić dla siebie poczucie takiego młodego mózgu, jeżeli się będzie ćwiczyć. So now, notice this is just a graph for the United States of America. I tutaj, the general trend. Tutaj mamy grafik pokazujący stan w Stanach Zjednoczonych. And it's called the happiness curve. I jest to krzywa szczęścia. Okay? Plotted with age. Która jest związana z wiekiem. Interestingly, this is just a data collected. I co ciekawe, są to po prostu dane statystyczne. They're happiest at the age of 18, around that time. Ludzie są najszczęśliwsi zwykle w wieku około lat 18. And that's why when you ask young people in the States or maybe Americans, when is the best time of your life? Jeżeli na przykład się zapytamy młodych ludzi w Ameryce, jaki jest najlepszy okres waszego życia? Probably ask brother William. Na przykład brata Williama. And he'll probably tell you. I myślę, że wam odpowiedzą. It's high school or university. Albo szkoła średnia, albo uczelnia. Okay? Because that's what it is. It shows that highest at that time. Bo tak też tutaj pokazuje te dane. And then it begins to decline. Ale potem zaczyna mocno opadać. And it hits bottom. I mean, coincidentally or interestingly. Ale co ciekawe, najniższy punkt życia osiąga, co jest co ciekawe. At around midlife. Właśnie w okresie kryzysu wieku średniego. Right?
And then after some years again it climbs up again. A potem po kilku latach znowu zaczyna się podnosić. Okay, this is the happiness curve from the United States. A więc jest to krzywa szczęścia na podstawie badań w Stanach Zjednoczonych. Now they looked at the overall satisfaction rate, those that are satisfied. A teraz popatrzmy na krzywą mówiącą o poczuciu satysfakcji. And again they plot the same kind of curve. I widać, że tutaj mamy bardzo podobny model. There is a lowering at the age of 30, hitting bottom at 40. Mamy wysoki poziom w młodości, potem najniższy punkt około 40. And after the age of 50, it begins to rise again. A po tym wieku zaczyna znowu wzrastać. So again, one can see already from just these graphs. Więc łatwo dostrzec na podstawie tych grafików, that around this time, że w tym okresie, from 35 unto about 60, od 35 do 60 roku życia, here, something is happening. Dzieje się coś złego. Okay? We cannot deny the data. Something is happening. What is happening? That's something for us to figure out. Oczywiście tutaj są dane, których po prostu nie możemy zlekceważyć. So now here is the according to the British data. A teraz mamy informacje z Wielkiej Brytanii. According to the last consensus, there are at least 13,460,000 British men in the age of 35 to 49 age range. Według ostatnich badań jest w Wielkiej Brytanii mniej więcej 13 milionów 463 tysiące Brytyjczyków w wieku od 35 do 49 roku życia. So they took this data from this age range. A więc te badania, te dane są oparte na tej grupie. Of those, there were almost 7,000 deaths w tej grupie, in 2013. W tej grupie w roku 2013 zdarzyło się 6861 przypadków śmierci. And out of that, look at the rate. Suicide is the highest. I zwróćcie uwagę, że to w tej grupie poziom samobójstw jest najwyższy. So you wonder what can lead to people commit suicide at such a high rate. Można się zastanowić, dlaczego ludzie właśnie w tym wieku tak chętnie popełniają samobójstwa. So, now let's go into what can we do to keep our BNADAP level high. A więc zadajemy sobie pytanie, co można zrobić, żeby utrzymać to białko BDNF na wysokim poziomie. We have identified, sir, at least one important factor. Udało nam się wskazać przynajmniej jeden ważny czynnik. That involves in plasticity. Który ma związek z plastycznością umysłu. Exercise. I to są ćwiczenia. Interestingly, exercise is the best way to keep your BDNF level high. Co ciekawe, ćwiczenia są najlepszym sposobem, aby utrzymać to białko na dobrym poziomie. Okay. Some studies say aerobic. Others say a combination of both, but it's exercise. Niektóre badania zalecają ćwiczenia aerobowe, inne znowu siłowe albo jeszcze inne, albo łącznie i to. So there's a consensus that physical exercise keeps the brain supplemented by this brain-derived neurotrophic factor. Natomiast na pewno jest konsensus wśród naukowców, że ćwiczenia fizyczne sprawiają, że mózg jest właściwie odżywiony. Interestingly, we have also shown in models that cognitive stimulation does the same. I co ciekawe, badania też udowodniły, że kognitywna aktywność, czyli taka poznawcza, umysłowa, przynosi bardzo podobne efekty. So it says here, according to this scientist. I zgodnie z Lloyd Loytardem. If you are a lifelong learner, constantly engaged with people, reading books, taking on new tasks, you do better than someone whose brain is not engaged and whose life is more regimented. I według właśnie Loytarda możemy tak stwierdzić, że jeżeli ktoś jest przez całe życie zaangażowany w uczenie się, często jest zaangażowany w działania z innymi ludźmi, czyta książki, so physical activity przyjmuje nowe wyzwania, to osoba taka będzie miała umysł bardziej zaangażowany i jej życie będzie lepiej zorganizowane. So it helps physical activity.
A więc to jest wsparte przez przez aktywność combination of reading. A także przez czytanie. And since you have so many Spirit of Prophecy books, you shouldn't run out of materials to read. A ponieważ jest tak wiele książek Ducha Proroctwa, to myślę, że wam wystarczy czytania do końca dni. Okay? It also helps if you're not obese. Oprócz tego bardzo pomocne jest też, jeżeli się nie jest otyłym. Not smoking. Unikanie palenia. Not drinking. Unikanie picia. Not diabetic. I oczywiście nie bycie osobą, która nie choruje na cukrzycę. Interestingly, this has not been put together by me. I co ciekawe, te fakty nie zostały połączone przeze mnie. These are scientific facts given. To są fakty naukowe, które są ogólnie dostępne. I just pulled them out and put them in text. Ja po prostu je tylko pościągałem i je włożyłem w tekst. And if you look at those, not obese, not smoking, not drinking, not diabetic. Jeśli popatrzymy na te cztery elementy, czyli nie otyły, nie palący, nie pijący i nie chorujący na cukrzycę. Physical activity. Ćwiczący. It simply means you're living an Adventist lifestyle. To po prostu oznacza, że prowadzisz adwentystyczny tryb życia. As given to us. Taki, jaki my otrzymaliśmy. No, doesn't take a genius to figure that one out. I nie potrzeba do tego geniusza. So, still, midlife crisis is understandable time for a crisis. Jednak trzeba pamiętać, że czas kryzysu w wieku średniego jest jednak czasem kryzysu. Your brain plays a big role in where you are in the world. Twój mózg odgrywa bardzo wielką rolę w tym, jak lokujesz siebie w świecie. And sometimes you don't have full control of over what it does. I niestety czasami nie ma się kontroli nad tym, co ten mózg robi. The convergence of genes on the BDNF level. Przemiana genów właśnie na poziomie tego białka BDNF. And environment. A także na poziomie środowiskowym. The early goals accomplished or failed, and now what? Wczesne cele życiowe albo osiągnięte, albo niestety nieosiągnięte. I co has dalej? To get resolved somehow. Muszą te wszystkie rzeczy w jakiś sposób znaleźć swoje rozwiązanie. So it means there are also genetic implications as to why there is a defect in BDNF. Co oznacza, że są też pewne genetyczne implikacje, dlaczego mamy wariacje właśnie w poziomie BDNF. But BDNF, low in BDNF, is not a cause itself. Ale sam niski poziom BDNF nie jest sam z siebie przyczyną. There is a environmental factor. Są czynniki środowiskowe. And that's what we have been communicating night after night. I to starałem się wam do tej pory co wieczór przekazywać. Yes. Genes are important. To prawda, że geny są ważne. But environment is equally important. Ale środowisko, w jakim żyjemy, jest równie ważne. It's like the gun and the barrel and the bullet analogy. To jest tak jak takie porównanie pistoletu i beczki. You can liken the genes as the gun. Można rozpalić, uruchomić geny tak samo jak pistolet. And the environment as the bullet. I tak samo środowisko jak kule. A gun without the bullet cannot function. Ale alone. Ale sama broń, czyli pistolet bez kuli, tutaj chodziło o kulę. Bullet on its own needs a barrel or a gun to shoot it. Nie może funkcjonować, czyli potrzeba i tego, i tego. So you need both in order to fire. I żeby zwyciężyć albo żeby walczyć dalej, potrzeba mieć jedno i drugie. So that's why lifestyle is very important. A więc nasz styl życia jest bardzo istotny. Okay, so now what about in the Bible? A co mówię na ten temat Biblia? You say, we underline a little bit about the scientific part. Oczywiście tutaj można powiedzieć, że powiedzieliśmy nieco o nauce. We've underlined a little bit of what the symptoms and the signs. Powiedzieliśmy sobie o tym, jakie są te znaki, symptomy. The question now is, okay, do you have any evidence of that in the Word of God? Więc pytanie, czy Biblia coś na ten temat mówi? Let's go through some of the examples that we can see in the Bible. Przejdźmy więc przez kilka przykładów, które są w Piśmie Świętym. Who wrote the Ecclesiastes?
Kto napisał księgę kaznodziei? The preacher. Sam kaznodzieja. Who do you think? Kto to był? It's not a test. I just wanted to know whether. To nie jest egzamin, to jest tylko pytanie. All right. Salam. I heard it. Yes. It's not so hard because it's written here, right? To nie jest takie trudne, bo jest na ekranie. I'm not a good teacher because I give you the answer before I ask. Nie jestem zbyt dobrym nauczycielem, bo daję wam odpowiedź na pytanie, które wam zadałem. The preacher, Solomon. A więc sam kaznodzieja Salomon. The one who is the wisest of all. Ten najmądrzejszy ze wszystkich. Now, if you look into your Bible and read Ecclesiastes, i kiedy otworzycie swoje Biblię, you will find that from one, the first chapter one until the 12th verse 8. To zobaczcie, że od pierwszego rozdziału, pierwszego wiersza do 12:8 Solomon has a midlife crisis. Salomon przeżywa kryzys wieku średniego. Okay? It is only in 12 verse 9 to 14 when Solomon became old and wise again. I tylko w 12 rozdziale wiersze 9 od 14 widać, że Salomon się starzeje i przybywa mu wreszcie mądrości. Okay, so we can do it like this. Something likened to midlife crisis might be described in the book of Ecclesiastes, which details the emptiness of life lived apart from God. Coś, co jest przyrównane do kryzysu wieku średniego, może być opisane w Księdze Kaznodziei, co jakby jest przykładem poczucia pustki życia z dala od Boga. I don't know why all of a sudden in my computer this was yellow, but I guess from Mac to whatever changes the color here. Nie wiem dlaczego te Book of Ecclesiastes jest zielone. U mnie to było żółte, ale widać może po przejściu z Maca na Windowsa tak coś takiego się Notice stało. Notice what it says. Even after years of work and piling up accomplishment. Nawet po wielu latach pracy i zebraniu całej dużej grupy dobrych osiągnięć. The preacher's despair of finding any lasting value. Ten kaznodzieja z desperacją szuka poczucia wartości. Notice what he says. My heart took delight on all my labor. Moje serce cieszyło się z całej mojej pracy. And this was the reward of all my toil. I to była nagroda za całą moją ciężką pracę. Yet when I surveyed all that my hands had done and what I had to toil to achieve. I niczego jednak kiedy spojrzałem na swoje ręce i na to co one dokonały. Everything was meaningless. Wszystko było bez znaczenia. A chasing after the wind. Gonitwa za wiatrem. Nothing was gained under the sun. I nic nie zostało zdobyte pod słońcem. And interestingly, when there are people under midlife crisis. I co ciekawe, kiedy mamy osoby, które przeżywają kryzys wieku średniego. They evaluate their lives. One osądzają swoje własne życie. And they ask themselves, half of my life is gone. What have I done with my life? I mówią sobie tak, pół życia mi przeminęło. Co ja z tym życiem zrobiłem? Because they have dreams. Bo mają marzenia. They have certain plans. Mają plany. But it was not met. Ale ani jedno, for whatever reason. Ani jedno, ani drugie nie zostało spełnione. Wszystko. And now they have reached an age in their life. A teraz doszli do takiego wieku. Where they begin to look at all these things. Kiedy na to zaczynają patrzeć. And the brain-derived neurotrophic factor in the brain is low. A poziom BDNF jest w tym momencie w mózgu niski. Your brain is not able to handle all this plasticity change. Mózg nie jest w stanie poradzić sobie z tymi wszystkimi zmianami i wyzwaniami. And you are now under stress. Przeżywamy stres. This does not help the situation. I to nie pomaga wcale w tej sytuacji. Now you are in midlife crisis. I wtedy wpadamy w kryzys wieku średniego. That's why Solomon was in midlife crisis. I dlatego właśnie Salomon to przeżywał. Lived a life apart from God. Żył życiem z dala od Boga. So let's underline at least three biblical reasons why a person might experience something like a midlife crisis. A więc spróbujmy wskazać trzy biblijne powody, dla których dana osoba może przeżywać kryzys wieku średniego. One. Numer jeden. First we say, well, you know, we should not be hit by a midlife crisis. My często sobie mówimy tak, no kogo jak kogo, ale nas to ten kryzys nie powinien dotyczyć. Yeah. We don't have to be, yes. To prawda. But don't forget, you still live on earth.
Ale pamiętajcie o tym, że żyjemy na ziemi. We live in a sinful world. W grzesznym świecie. Okay? We live in a sinful world. All of us sin and none of us fully live up to our potential. Wszyscy grzeszymy. Nikt z nas naprawdę nie osiąga swojego pełnego potencjału. We all struggle with feelings, regret and disappointment. Wszyscy zmagamy się z uczuciami, z poczuciem żalu i z rozczarowaniem. Tell me somebody who does not have regret and disappointment. Wskażcie mi kogoś, kto tych trzech rzeczy nie doświadcza. It's part of human nature. Taka jest część ludzkiej natury. Even Christ was disappointed. Nawet Chrystus przeżywał rozczarowanie. He saw Jerusalem and he wept in disappointment. Patrzył na Jerozolimę i płakał. He was heartbroken. Jego serce było złamane. Why? Because he was human. Bo był smutny. Just as he is God. Bo był człowiekiem, tak jak i był też Bogiem. And so, even if we are holy beings, if we are so close to God. Więc nawet jako ludzie, jeżeli jesteśmy tak blisko Pana Boga, we will still have disappointment. Będziemy przeżywać doświadczenia. Because we live in a sinful world. Będziemy przeżywać rozczarowania, bo żyjemy w grzesznym świecie. The question is, how do we respond to this disappointment? Natomiast pytanie brzmi, jak zareagujemy na te rozczarowania. Okay, so our feelings are naturally amplified as we age. A więc nasze uczucia, ich amplituda wzrasta wraz z wiekiem. As our mortality becomes more apparent, we realize we're running out of time. Czym bliżej odczuwamy bliskość śmierci, tym bardziej nas uderza to, że brakuje nam czasu. Our past failures are becoming more permanent. Nasze przeszłe upadki, potknięcia stają się czymś, co jest w umyśle na stałe. And that's why the preacher says that the days of trouble come and the years approach when we say I find no pleasure in them. I to dlatego Salomon mówi, że przyjdą dni, kiedy powiesz sobie, nie mam w tym żadnej przyjemności. Notice, as we age, our feelings naturally amplify. Zwróćcie uwagę, że z wiekiem odczuwanie naszych uczuć wzrasta. Sometimes we become more emotional when we were not emotional before. Czasami tak jest, że osoby, które były mało emocjonalne, jak były młodsze, stają się bardzo emocjonalne. Sometimes we become more sensitive when before we were not sensitive. Stajemy się bardziej wrażliwi, chociażby byliśmy niewrażliwi przedtem. We become more irritable than we were before. Chętniej wpadamy w irytację niż przedtem. Trust me, I know it. I wierzcie mi, I have three children. Znam to z autopsji, mam trójkę dzieci. And I noticed 4 years ago, 5 years ago, I'm not as easily irritable. I tak jak patrzę, to 4 lata temu, 5 lat temu nie dałem się tak łatwo wyprowadzić z równowagi. But now I'm 44 and I feel like I'm a little bit more irritated than before. I teraz mam 44 lata i czuję, że jest mnie łatwiej wyprowadzić z równowagi. It takes a lot to get me down before. Przedtem było mnie ciężko wprowadzić w stan smutku. And I notice these changes even in myself. I dostrzegam te zmiany nawet sam w sobie. And that's the reason why I became passionate on midlife crisis. I dlatego w tej chwili z taką pasją zajmuję się tym tematem kryzysu wieku średniego. Because before it was just a theory for me. Przedtem to była dla mnie tylko ta teoria. Until I began to see changes in me. So what is this? Aż zobaczyłem sam w sobie zmiany i zacząłem się pytać, co to jest. During the month of September and October, I went through this month. I was like, what is happening? I pamiętam we wrześniu i w październiku tego roku tak przechodziłem przez te miesiące i myślałem sobie, co się ze mną dzieje. I was dealing with thoughts I never used to dealt with before. I gnębiły mnie myśli, których nigdy przedtem w życiu nie miałem. Well, probably the reason for me is that I'm sharing it with you is that in 2004. A to, że dzisiaj się dzielę z wami z tym, to wynika z tego, że w roku 2004 I held my first evangelistic meeting. Przeprowadziłem swoją pierwszą akcję ewangelizacyjną. I was newly baptized. Byłem świeżo po chrzcie. 41 days after my baptism, I did my first evangelistic meeting for 2 weeks. 41 dni po moim chrzcie prowadziłem przez dwa tygodnie akcję ewangelizacyjną. I was in the Dominican Republic. Pojechałem na Dominikanę. I did not speak Spanish. Nie znałem hiszpańskiego. I had a translator. Był ze mną tłumacz. And so as I was doing Bible work every day. I tak jak codziennie pracowałem nad praying, knocking on people's door, doing Bible study with them. Modliłem się, chodziłem od drzwi do drzwi, prowadziłem studium biblijne. The church had 8 baptisms.
prepared. Kościół w tym czasie, zbór przygotował 8 osób do chrztu. But after 2 weeks of the evangelistic meeting. Ale po 2 tygodniach tej pracy. 38 people were baptized. Ochrzczono 38 osób. The mission president came. Przyjechał prezydent, czyli przewodniczący tej misji. And he says, where did you get the 30 from? I spytał się tego zboru, skąd macie te 30 osób? And I said, we spent time on our knees, we prayed. I ja powiedziałem, spędziliśmy dużo czasu na kolanach, modliliśmy się. And every day I knocked on people's door. Każdego dnia chodziliśmy od drzwi do drzwi. Look for people to study the Bible with. Szukaliśmy ludzi, którzy chcieliby studiować Pismo Święte. Studied with them until the noon. Studiowaliśmy z nimi aż do południa. Brought them to the meeting. Przyprowadziliśmy ich na spotkanie. And they made decision for Jesus. Ja tam podejmowali decyzję, żeby iść za Jezusem. That's how we did it. Tak to się stało. And so the mission president told me. A więc ten przewodniczący powiedział wtedy. Now you have 38 people baptized in this church. Teraz ochrzczono 38 osób w tym zborze. And he told me. I powiedział. I want you to pastor this church. Chcę, żebyś został pastorem w tym zborze. And I laughed at his face. A ja się zaśmiałem w jego twarz. And his name is Pastor Henry Beras. Nazywa się pastor Henry Beras. He is now the president of the Great New York Conference in the United States. Jest teraz przewodniczącym diecezji Nowego Jorku w Stanach Zjednoczonych. Just to let you know that I'm not just talking, I'm telling you the truth. Żebyście wiedzieli, że to jest prawda, można to sprawdzić. And I laughed at his face. I ja się when he offered me that job. I kiedy on mi to zaoferował, to ja się zaśmiałem z tej because oferty. Because I thought this guy is joking. Bo pomyślałem sobie, to jest żart. I'm not a theologian. Nie jestem teologiem. I'm a neuroscientist. Ja jestem neurobiologiem. But he told me, I recognize when a man is called by God. Ale ja, on mi powiedział, ale ja jestem w stanie rozpoznać, kiedy człowiek ma powołanie od Boga. And I ran away from that calling. I uciekłem od tego powołania. So, then, that's 2004. To było w 2004 roku. Fast forward to 2010. A teraz spójrzmy do 2010 roku. 6 years later, I was offered a job to go to Guam. Zaoferowano mi pracę, by pojechać na Guam. To hold, to lead the educational department of the mission there. Aby poprowadzić tam departament edukacji przy misji na tamtym terenie. And again, I laughed at the pastor who offered me the job. I znowu się zaśmiałem z tej propozycji. The president, I said, this is a joke. I pomyślałem sobie, że to jest żart. Okay, so just telling you, and then I shrugged it off. A kiedy to wszystko jakby ze mnie spłynęło. But it kept coming back to me. Okazało się, że ta myśl do mnie zaczęła powracać. The call kept coming back to me. I to powołanie zaczęło It never gave wracać. Me a rest. I nie mogłem jakby odpocząć od tej myśli. And earlier this year. I na początku tego roku. I made a decision. Podjąłem decyzję, I will give up all and follow Jesus. Że jestem w stanie wszystko zostawić i pójść za Jezusem. Wherever he leads, I will go. Gdziekolwiek mnie skieruje. Leave my profession, so be it. I will go. Tam pójdę. Jeżeli będzie chciał, żebym zostawił moją pracę, niech tak będzie. And so during this time, 2 months ago. I w tym czasie, 2 miesiące October, temu. October, September, November, I was thinking things that these were my dreams from the very beginning, but I didn't meet them. I ran away from them. Miałem takie myśli wtedy właśnie we wrześniu, w październiku, w listopadzie, że przecież to było moje marzenie od początku, a ja uciekałem od tego. And I thought to myself, maybe I'm in midlife crisis. I pomyślałem sobie, a może przeżywam kryzys wieku średniego? But I praise God that I know His word. Ale chwalę Pana Boga, że znam Jego słowo. Because that's when I began to give it all to God. Bo dzięki temu zacząłem wszystko oddawać Bogu. But what if I didn't know the word of God? Ale pomyślcie, co by było, gdybym Bożego słowa nie znał? How would I respond? Jakbym zareagował? I would respond to all these thoughts that's going on inside me. Jakbym zareagował na te wszystkie myśli w głowie? And what? Leave my family, do all these things, and be irresponsible. Czy miałbym zostawić moją rodzinę, być nieodpowiedzialnym? Buy a drone and start flying? Czy kupić sobie na przykład drona i zacząć latać? I will not buy a Ferrari, but I might buy a drone. Oczywiście nie kupię sobie Ferrari. Because I like photography. Lepiej sobie kupię aparat fotograficzny, bo lubię robić zdjęcia. For what? For what sense? No ale po co? Just to fulfill and try to get a new excitement in my life. Tylko po to, żeby zdobyć jakąś ekscytację w życiu? But since I know the word of God.
Ale ponieważ znam Boże słowo, I was able to bring it to God. Byłem w stanie oddać tę rzecz Panu Bogu. Now, I also don't sleep as well as I did before. I stwierdzam też, że gorzej śpię niż kiedyś. Most of the things that I showed you was experienced by myself. Większość tych rzeczy, które wam pokazałem, to są rzeczy, których sam doświadczyłem. And according to therapist, according to literatures, i zgodnie z literaturą przedmiotu, midlife crisis can last between 3 to 10 years. Ten kryzys wieku średniego może trwać od 3 do 10 lat. Some people do not get out of it. Są ludzie, którzy z tego nigdy nie wychodzą. But I praise God for His word. Ale ja wielbię Pana Boga za Jego słowo. Because within a month I recognized it. Bo ja po miesiącu rozpoznałem te symptomy. Within a month God was able to pull me out of it. I po miesiącu Bóg był w stanie mnie z tego wyciągnąć. And since I have that experience, a po tym doświadczeniu, I'm going to be passionate in sharing this with others. Stwierdziłem, że moim obowiązkiem jest się dzielić z innymi tym doświadczeniem. Why? Because if you look at the church, even the Adventist church. A dlaczego? Bo jak się popatrzy na kościół, nawet adwentystów. Our divorce rate is high at this age group. Nasz poziom rozwodów w kościele właśnie w tej grupie wiekowej jest najwyższy. All of a sudden wives have an affair or men leave their wife and family. Nagle ludzie w tym wieku mają romanse, czy mężczyźni, czy kobiety. When somebody asks what happened. I jak ktoś ich spyta, co się stało. The person just changed. We don't know what happened. Ludzie mówią, nie wiadomo, zmienił się. I'd like to suggest, could it be that they are going through a midlife crisis without identifying it? Czy może być tak, jakbym chciał zasugerować, że ta osoba przeżywa kryzys wieku średniego, chociaż nie jest w stanie tego zidentyfikować? Could it be they were going through something, but putting the blame on somebody else? A może jest tak, że przeżywa coś, ale całą winę składa na kogoś innego? Since nothing is wrong with them, everything else is wrong with the people around them. Bo skoro oni są w porządku, to znaczy inni są winni. So there is an urge to change quickly this environment because I cannot handle it. Bo i wtedy jest taka potrzeba, żeby szybko zmienić sobie środowisko, bo ono jest złe. Friends, beloved, this is real. I przyjaciele, to jest prawda. I travel Europe, Czech Republic, Germany, France, Belgium, jeszcze Italy. Jeszcze po Europie, Niemcy, Austria, Francja, Włochy. Young people, youth meetings. Jeszcze na spotkania młodzieżowe. And the same story I hear again and again and again and again, whichever country. I wszędzie słyszę tę samą historię. Parents separated and divorced. Ich rodzice się rozwiedli. I ask them why? A kiedy się pytam dlaczego? After 15 years of being married, 20 years of being married? Czemu po 15-20 latach małżeństwa? They don't understand. Nie są w stanie tego zrozumieć. Something just happened at home. Coś się stało w domu. And nobody talks about it. Nikt nawet o tym nie rozmawia. Now, it's important for us to identify when such thing happens. Tak ważne jest, żebyśmy umieli ten problem rozpoznać. Now, let's go further. Idziemy dalej. We may face a midlife crisis when undergoing spiritual warfare. Możemy też doświadczyć kryzysu wieku średniego wtedy, kiedy przechodzimy przez jakąś wojnę duchową. Do not forget that you are a child of God. Nie zapominajcie o tym, że jesteście dziećmi Bożymi. When you are involved in the work of God, especially, a zwłaszcza kiedy jesteście zaangażowani w Bożą pracę, you will be under attack. Będziecie atakowani. More than anybody else. I to bardziej niż inni. If you are a president of a college, you will be under attack. Jeżeli będziecie na przykład rektorem szkoły wyższej, if będziecie you are atakowani. A pastor, you will be under attack. Jeżeli będziecie pastorem, będziecie atakowani. That's just how it works. Tak to właśnie działa. Because Satan knows if he can take you down, there will be many others that will be discouraged and taken down. Bo Satan wie o tym, że jeżeli uda mu się ciebie sprowadzić na dno, to wielu innych pójdzie na dno za tobą. Satan knew that if he could take me down, Satan wiedział, że jeżeli mógłby mnie ściągnąć na dno, hundreds of young people whom we have ministered to will be discouraged. Setki osób, do których miałem okazję, którym miałem okazję służyć, doświadczyłoby rozczarowania. Satan knows that if he could ruin my marriage, many of the young people will be disillusioned. Szatan wie, że gdyby mu się udało zniszczyć moje małżeństwo, wielu młodych ludzi nie miałoby żadnych złudzeń. I say, why do you say that? You have to understand. I czemu to mówię? When I got married,
Żebyście wiedzieli, kiedy ja się ożeniłem. I took with me 49 young people on my honeymoon. Zabrałem z sobą 49 na miesiąc miodowy 49 młodych osób. I got married on the 5th of 3rd of August, the civil wedding. Ożeniłem 2010. Się 3 sierpnia, to był ślub 2007, I'm sorry. Ślub cywilny 2007 roku. On the 5th of August, that's the Sunday, Friday, Sunday. A 5 sierpnia is the church wedding. Mieliśmy ślub kościelny. And on our honeymoon, the 7th of August, I took with me 49 young people and we did 10 evangelistic meetings. A 7 pojechaliśmy z 49 młodymi osobami na akcję ewangelizacyjną i przeprowadziliśmy tą akcję wraz z nimi. The young people know. Młodzi ludzie wiedzą. That family, my family is important to me. Że rodzina jest dla mnie bardzo ważna. The young people know that my family and my children, my wife, we spend morning before I leave for work on family devotion. Ci młodzi ludzie wiedzą, że codziennie rano, zanim pojadę do pracy, wspólnie się modlimy i mamy nabożeństwo. They know that in the evening at 7:30 we have a family devotion. Wiedzą też, że o 7 wieczorem, o 7:30 dokładnie, mamy też nabożeństwo z rodziną. Now think of it, if you are a young person. I teraz pomyślcie, gdybyście to wy byli taką młodą osobą. If this brother is doing the will of God. Jeżeli ten brat ma wykonywać Bożą wolę. If he is having family worship. Jeżeli jest zaangażowany też w nabożeństwo rodzinne. And yet his marriage and his life is ruined. A jednak jego życie, jego małżeństwo się rozpada. What has the gospel done for him? To pytanie, jakie dzieło Ewangelia wykonała w jego życiu? Of course young people will be discouraged and disillusioned. I oczywiście młodzi ludzie w tym momencie doświadczą wielkiego rozczarowania. And I know that by Satan attacking me, it was an attack on me and all the young people that we have ministered to. I w związku z tym wiem, że ten atak na mnie był atakiem nie tylko na mnie, ale też na tych wszystkich młodych ludzi, dla których myśmy przedtem jako grupa służyli. And that's why I thank God for his word. I dlatego dziękuję Panu Bogu za jego słowo. Because without his word, I will not be here today. Bo bez jego słowa nie byłoby tutaj z wami. I will not be rejoicing and telling victory is found in Jesus. Nie mógłbym się cieszyć zwycięstwem w Chrystusie. We live in a spiritual warfare. Żyjemy w warunkach wojny duchowej. The fact that you are here tonight. A to, że tutaj jesteście z nami. The fact that you're listening to this message tonight. I że słuchacie tego przesłania dzisiaj. The enemy will not be happy with you. To sprawi, że wasz wróg nie będzie z tego powodu and he will zadowolony. Attack you. Expect that. The I moment you leave, the enemy will attack you. I pamiętajcie, że jak nawet stąd wyjdziecie, może was atakować. And this is no joke. I've experienced it myself. I to nie jest żart, bo sam tego doświadczyłem. But you need to recognize that. Ale musicie sobie zdać z tego sprawę. And you need to cling on to Jesus. I musicie się przykleić do Chrystusa. Because you stand no chance against the enemy yourself. Bo sami z siebie nie macie żadnych szans z wrogiem. Your only safety lies in Jesus. I wasze jedyne bezpieczeństwo jest w Chrystusie. Now look what happens. We are under spiritual warfare. Jesteśmy w warunkach wojny duchowej. Probably the ultimate account of is that of Job. Chyba najlepszym opisem tego jest historia Hioba. A godly man who lost everything he had due to attack of Satan on his life. Człowieka, który bał się Boga, a stracił wszystko w swoim życiu przez but atak God szatana. Restored to Job what he had lost and blessed him. Ale czytamy potem, że Bóg oddał Hiobowi wszystko to co utracił i go błogosławił. For not faltering in his faith during the time of attack. Bo nie upadł wtedy, kiedy w swojej wierze wtedy, kiedy był w trakcie ataku. So while spiritual warfare can happen at any time in our lives. Więc chociaż wojna duchowa może nam się przytrafić na każdym etapie życia. Not just in midlife crisis, i to nie tylko w trakcie kryzysu wieku średniego. It certainly could play an integral part in what we call today a midlife crisis. Będzie to odgrywało bardzo ważną rolę w czymś, co nazywamy kryzys wieku średniego. Think of it this way. Pomyślcie o tym w ten sposób. Your BDNF is low. Kiedy poziom waszego białka BDNF jest niski compared to the young, w porównaniu z osobą młodą, your melatonin is low compared to the young, poziom melatoniny jest u was niski w porównaniu z osobą młodą, your plasticity on the brain
is not as best. Plastyczność umysłu już nie jest taka, jak była w tym wieku. What a perfect time for the enemy to hit you. Pomyślcie, jaki to jest świetny czas, aby szatan mógł zaatakować. You understand? Rozumiecie? So the enemy can wait until that age. Says it's okay, I'll get him when he is about 35 to 40. Więc przeciwnik może czekać do tego czasu i powiedzieć spokojnie, poczekajmy, wtedy go dopadnę. So all these things are life's trajectory. A więc we all go through that. To są wszystko normalne elementy życia. Wszyscy przez to przechodzimy. How we respond, how we deal with in a time when we are under attack, holds the key. Ale klucz leży w tym, w jaki sposób reagujemy na te czynniki. Whether we lose the battle, czy przegramy, or be victorious in the battle. Czy też zwyciężymy. I liken it this way. Lubię tak to przedstawiać. When I was young, we had a dog in the neighborhood. Kiedy byłem dzieckiem, mieliśmy w sąsiedztwie psa. His name is Dragon. Nazywał się Smok. I mean, he lives up to his name. I to imię nie było przypadkiem. And he is tied into this clothesline. You know what a clothesline is, where you hang clothes? I był przywiązany do takiego sznurka na bieliznę. Right? You know that clothesline. Wiecie co to jest, tak? Mhm. So his chain is tied on that. Jego łańcuch wisiał na tym sznurze. So this dog can go wherever the clothesline are. A więc ten pies mógł biegać wzdłuż tego sznura. And then there's a basketball near the yard. Ale, basketball court. Yeah. Ale w pobliżu tego miejsca było boisko koszykówki, przepraszam. And we would play basketball. I myśmy często tam przechodzili z piłką. Of course, there are times when the ball would go where Dragon can go. I oczywiście od czasu do czasu piłka wpadała dokładnie tam, gdzie Dragon, czyli Smok, mógł po prostu pójść. So we have a choice. I wtedy trzeba było zdecydować. We have to distract the dog. Trzeba w jakiś sposób odwrócić uwagę psa. While somebody else go and run for the ball. A ktoś inny wtedy przebiegnie i tą piłkę chwyci. So we would know by exactly how far we can stand. A więc wiedzieliśmy dokładnie, gdzie jest punkt, do którego nam wolno dojść. By experience, of course. Z doświadczenia oczywiście. That we will not get bitten. Żeby nas przypadkiem nie ugryzł. So we would stand there like rah. I robiliśmy takie właśnie rzeczy. And Dragon would be right there on your face. But he cannot reach you because that's as far as he can go. You know exactly. Pysk smoka byłby w takiej odległości, dosłownie chcąc nas ugryźć, ale nie mógł sięgnąć dalej. We know our line. I znaliśmy bardzo dobrze tą linię demarkacyjną. Okay. The moment we cross that line. Ale kiedy ją przekroczymy, there is no more safety. Już nie ma bezpieczeństwa. We are in Dragon's ground. I pamiętajcie, że znajdujemy się na terenie smoka. You understand me? Rozumiecie? Of course, I have been bitten, and so was there all the other children. I oczywiście wszyscy z nas niestety doświadczyli pogryzienia i inne dzieci też. Because we stepped on Dragon's ground. Bo wielokrotnie niestety tą linię przekroczyliśmy. In our life. A więc w naszym życiu. We know Dragon's ground. Wiemy dokładnie, gdzie jest teren smoka. And don't expect not to be bitten by the enemy. A więc nie oczekujcie, że wróg was nie ugryzie. When you stepped on his ground. Kiedy wejdziecie na jego teren. By being presumptuous. Jeżeli będziecie ostrożni. Thinking God will save me from Dragon. Jeżeli będziecie mieli zbyt dużo zaufania w sobie, myśląc, że wam nic nie zrobi. No guarantee. Nie ma żadnej gwarancji. I was bitten. Mnie and so are the other kids. Thinking we will get away. We will be fast enough. Myśmy, just to distract him, just myśleli, to get the ball. Że damy sobie radę, że jesteśmy szybcy, że uciekniemy. So as in life. I w życiu jest tak samo. There are places where we shouldn't go. Some miejsca, we should even cross that line. Są miejsca, do których nam nie wolno chodzić. Powinniśmy sobie postawić wyraźną granicę. So there are the times when we are in this certain age, we should completely step out of those lines. I w tym wieku szczególnie, kiedy znamy te granice, powinniśmy omijać te miejsca z całych sił. Okay, the third one. I trzeci aspekt. Another likely reason we experience midlife crisis is due to selfishness. Trzeci powód, dla którego doświadczamy kryzysu wieku średniego, to jest nasz egoizm. Okay, so what is this about? O co tutaj chodzi? So we are inherently selfish beings. Jesteśmy z natury istotami egoistycznymi. Okay?
When we spend first half of life chasing wealth or prestige or feeling of happiness, kiedy w pierwszej części życia będziemy robić wszystko, żeby zdobyć albo bogactwo, albo prestiż, albo poczucie szczęścia, then we are bound to feel let down at midlife. Bardzo prawdopodobne, że w środku życia będziemy odczuwali rozczarowanie. So think about this. We are inherently selfish. A więc pomyślcie, jesteśmy z natury egoistami. We are born this way. Give me this, give me this, give me this, give me that. Tacy się urodziliśmy. Daj mi to, daj mi tamto. We are not born giving. Nie jesteśmy urodzeni po to, aby chętnie dawać. We are born receiving. Ale po to, żeby brać. And we like receiving. I oczywiście bardzo to Who lubimy. Who doesn't? No, kto tego nie lubi? It's good to receive. It feels good. Miło jest otrzymywać rzeczy od innych, But the prawda? Problem that we have is we are inherently selfish. Ale problem polega na tym, że jesteśmy z natury egoistami. And when we are under crisis of a such, i kiedy pojawia się w naszym życiu kryzys, a lot of the focus is on self. Wiele tej uwagi, którą mamy, kieruje się w naszą a stronę. A lot of the fulfillment is on self. Wszystkie te kwestie dotyczące spełnienia idą znowu w naszą stronę. Less on thinking of those around us. A mniej myślimy o tych, którzy są wokół And nas. That is the reason why there are many separations, many fights, many divorces. I to właśnie z tego powodu dochodzi do wielu walk, rozwodów, rozdzieleń. Because they feel that they are not being fulfilled. Bo te osoby czują, że nie są usatysfakcjonowane, nie są spełnione w życiu. Their partner do not know anything about it. Ich partner nie zdaje sobie z tego sprawy. Because they have not talked about it. Bo o tym się nie rozmawia. And all of a sudden, here I am. I am unfulfilled. I nagle takie uczucie się pojawia. No i co? No i czuję się niespełniony w życiu. And there's this thought that says it can be fulfilled elsewhere. I wtedy pojawia się myśl, a może ci się uda to zdobyć gdzie indziej. The Jordan Valley seems to be greener. Ta dolina Jordanu wydaje się być bardziej zielona. So I have to leave my own valley. Więc muszę zostawić moją dolinę. And in search for the greener pastures. I poszukać czegoś bardziej zielonego. This is sometimes something that we go through. I niestety czasami przez to przechodzimy. And when that thoughts come, i kiedy pojawią się takie myśli, entertain it not. Nie można pozwolić im, aby zostały w naszym mózgu. You have not yet committed the sin. Jeszcze nie doszło do grzechu. It's how you respond to that. Liczy się, jak odpowiemy na to. If you entertain it. Jeżeli będziemy te myśli w jakiś sposób podtrzymywać. Remember the word of God says, by beholding we become changed. Pismo Święte mówi, przez patrzenie ulegamy zmianie. The more we entertain that, czym bardziej podtrzymujemy te myśli, the more it becomes real that it can be done. Tym bardziej myślimy, że to jest bardziej realne i można by to było zrobić. A man or a woman does not go into affair just by like this. Pójście w romans to nie jest kwestia chwili. Unless they're drunk. No chyba, że ktoś się upił. Usually it's the first thought. Okay. Zwykle jest to kwestia tego, że się pojawia jakaś myśl i my ją potem podtrzymujemy. And they do something to act towards that. I potem robią coś, żeby tę myśl podtrzymać. It doesn't happen overnight. I to się nie dzieje w ciągu jednej nocy. There are some thoughts process that goes. Tam się odbywa pewien proces myślowy. Okay? So the moment it comes, recognize it and call it for what it is. A więc kiedy pojawi się taka myśl w waszym umyśle, trzeba ją rozpoznać i zareagować. Do not, when this happens, do not develop closer friendship with somebody else. Jeżeli się ta myśl pojawi, to unikajcie rozwijania przyjaźni z kimś innym. Make your spouse or your partner your best friend. Uczyńcie ze swojego partnera, swojej żony, swojego męża najlepszego przyjaciela, a nawet Try więcej. Harder than you have ever done in your life. Próbujcie, starajcie się więcej niż kiedykolwiek w życiu. You should not allow Satan to have a foothold. Abyście nie dali szatanowi przyczółku w waszym życiu. Because the moment he does, bo kiedy tylko znajdzie przyczółek, he's got you. To już was ma. He desires you. He desires you. On chce, especially when we have children. Żebyśmy upadli, zwłaszcza kiedy mamy dzieci. What perfect way to destroy more lives. A więc jak zniszczyć czyjeś życie? When children are involved. Kiedy jeszcze dzieci są w tego typu rzeczy włączone. So, notice, we may have earned the money, risen to the ranks and enjoyed many things, but at what expense?
I możliwe, że udało nam się i zarobić duże pieniądze, wejść gdzieś wysoko w ranki ważnych ludzi. Może nawet nam się udało sporo rzeczy miłych doświadczyć, ale jakim kosztem? If at 40 years old our relationships are in shambles, our job is in jeopardy and stress is killing us, then we are ripe for depression that often accompanies a midlife crisis. Jeżeli w wieku 40 lat nasz związek się rozpada, nasza praca jest prawie skończona, stres nas zabija, to oznacza, że właściwie jesteśmy przygotowani do przeżycia bardzo poważnej depresji, która towarzyszy kryzysowi wieku średniego. See, I remember when I was doing Bible studies with my student. Pamiętam kiedyś, kiedy prowadziłem lekcję biblijną z jednym z moich studentów. Normally I invite my students to have a Bible study with me. Zwykle zapraszam ich, żeby przyszli do mnie. I bring them to my home. Przychodzą do mojego domu. My home, my rules. Oczywiście mój dom, moje zasady. I'm not in the classroom anymore. To już nie klasa. I don't have to follow the school rules. Nie muszę iść już za zasadami szkolnymi. So my students would come with their different colored bottles. A więc studenci przychodzili z buteleczkami w różnych kolorach. Some are yellow, green, red. Żółte, czerwone, zielone. You know, they look attractive. Te butelki ładnie wyglądają. And they don't know that I don't drink alcohol at that time. A oni nie wiedzą, znaczy nie wiedzieli wtedy, że ja nie piję alkoholu. Because I have not socialized with them. Bo ja do tej pory się z nimi nie spotkałem, nie wychodziłem gdzieś na zewnątrz. You know, I invite them to my home, I would cook. Zapraszam ich do domu, gotowałem. Yes, some men can cook, trust me. I wierzcie mi, że niektórzy mężczyźni naprawdę umieją gotować. I don't get this kind of thing without having a skill in cooking. Nie mam czegoś takiego, że jako mężczyźni nie potrafimy gotować. I like to eat. If I like to eat, I like to cook. Lubię jeść, a więc skoro lubię jeść, to znaczy też, że powinienem lubić gotować. And so I invite them. A więc zapraszałem ich. They came. Przyszli. And all with those bottles. Z tymi wszystkimi butelkami. So they say, come to my home, and that when they're in my home, I tell them, well, thank you for bringing those colorful bottles. I ja wtedy powiedziałem im w domu, no dziękuję, że przynieśliście z sobą te piękne, kolorowe butelki. We won't need them. Ale one nam nie będą potrzebne. I have better colors than you have. Mam lepsze kolory niż color te. Drinks than you have. Lepsze kolory napojów, tak, niż te, które byście przynieśli. My home, my rules. Mój dom, moje zasady. So they would sit down. A więc usiedli. I would get them the pomegranate. Brałem wtedy granat do pineapple, do ręki, ananas, tropical fruits, jakieś inne owoce tropikalne. I'd squeeze them, put them in the glass. Zrobiłem z nich sok, dawałem im do put szklanka. Umbrella on it and a cherry. Wkładałem im taką ładną parasoleczkę, wisienkę. You have to make it look better than what they brought, right? Bo trzeba przecież sprawić, żeby ten napój wyglądał lepiej niż to co przynieśli z sobą, prawda? You have to make them desire it more than what they have. Trzeba sprawić, żeby zapragnęli tego bardziej niż to co z sobą przynieśli. Because we have something better to offer. Bo przecież my mamy coś lepszego do zaoferowania. And so when they're now drinking it, they said, "Yes, this is good." I oni zaczęli to pić i mówią, no całkiem niezłe. And then we can have when we, then we're on sitting on the table. A kiedy siedzieliśmy przy stole. And now I say thank you for coming. Ja powiedziałem dziękuję, że do mnie przyszliście. And then I tell them I'm going to pray. I wtedy im powiedziałem, posłuchajcie, ja teraz chciałem się pomodlić. I don't ask for the permission. I nie pytałem się o zgodę. My house, my rules. Mój dom, moje zasady. And so they don't know what to do. Oni nie wiedzą co zrobić. But you don't make them uncomfortable by feeling nervous. You just go with confidence. Ale oczywiście nie można sprawić, żeby się czuli niepewnie przez to, że sami się będziemy czuli zestresowani. Trzeba mieć poczucie pewności tego, co się robi. I mówię, Ojcze w niebie. Thank you for this gathering. Dziękuję za to spotkanie. Thank you for bringing so, so and so and so into my home. Dziękuję, że przyprowadziłeś tego i tą osobę do mojego domu. We can have time together in fellowship. Możemy się tutaj wspólnie spotykać. And may I be a blessing to them.
and to one another. Ja bym dla nich błogosławieństwem, a oni dla siebie nawzajem. I pray that you will let this none of these students fail in their exam. I modlę się o to, żeby żaden z tych studentów nie oblał egzaminu. And may they leave this home better people than before they came. I oby wyszli z tego domu jako lepsi ludzie niż wtedy, kiedy tutaj przyszli. In Jesus' name. W imieniu Jezusa. So, after praying, now they are open. Po modlitwie byli zwykle bardziej otwarci. We would have discussions. I wtedy zaczęliśmy dyskutować. On Bible topics. O Biblii. Now, interestingly, what happened is this. I ciekawe, że zdarzyło się takie rzeczy. Studiowaliśmy Biblię. And then afterwards, after the Bible study, one person went one by one. Studiowaliśmy Biblię i potem jedna osoba po drugiej stopniowo poszły. Now, I was left with one person. Została tylko jedna osoba. And I did not see it coming because I was busy in the kitchen. I nie zdawałem sobie sprawy z tego, co się za moment stanie, dlatego że byłem czymś tam zajęty w kuchni. It was a female student. To była studentka. And so I went to the living room. A więc wróciłem z powrotem do dużego pokoju. And I told her, I'll drop you home. I powiedziałem jej, słuchaj, wiesz co, mogę cię podwieźć samochodem do domu. Bo już wszyscy poszli. It's 10 o'clock in the evening. Jest 10 wieczorem. And it will be irresponsible for me to let a young woman walk on the street on her own. I myślę, że byłoby nierozsądne, gdybym ja pozwolił takiej kobiecie o tej porze samotnie chodzić po ulicy. So just give me a few more minutes. I need to finish up. Tak więc daj mi jeszcze kilka minut, skończę to, co robię w kuchni. So I go back to the kitchen. Poszedłem do kuchni. Come out to the living room. Wracam z powrotem do pokoju. And lo and behold. I tutaj, mój Boże, she was fully naked. Leżała na kanapie całkowicie naga. And I thought, oh Lord, what did I do? I ja wtedy myślę sobie, o Boże, co ja zrobiłem? So picked up the dress. A więc wziąłem jej ubranie, sukienkę. Put it around her. Położyłem na nią. And I told her, this is not God's plan for you nor for me. I powiedziałem jej, to nie jest Boży plan ani dla ciebie, ani dla mnie. God loves you. Bóg kocha cię. More than I could ever or any human person could ever love you. Bardziej niż jakikolwiek człowiek, nawet ja mógłby ciebie pokochać. You do not need to do that. Nie powinnaś tego robić. And she tells me, everyone else is doing it. No ona mówi, ale przecież wszyscy to robią. And I told her, not everyone. Ja mówię, nie wszyscy. I says, Christians don't do this. Chrześcijanie tego nie robią. And she says, oh yes, they do. Nieprawda, robią. And I told her, not this Christian. Ale nie ten chrześcijanin. Not this Christian. Nie ten. I love you more than anyone. Your classmates could love you. That's why I refuse to do this to you. Kocham cię bardziej niż inni ludzie i dlatego nie zgadzam się na coś takiego. You are a child of God. Jesteś Bożym dzieckiem. And so put her clothes on and I brought her home. A więc założyła swoje ubranie, odwiozłem ją. Next day she calls me. I następnego dnia zadzwoniła do mnie. And she apologized. I przeprosiła. And I said, it's okay. Ja powiedziałem, nie ma problemu. Pomódlmy się. And she told me something. I wtedy coś jeszcze dodała. Could you please come to my home? Czy mógłbyś przyjść do mojego domu? And do a Bible study with my parents? I przeprowadzić studium biblijne z moimi rodzicami? Because they are having problems. Because they are having problems. Bo mają problemy. My point is this. I w tym wszystkim chodzi mi o to. Young people recognize the vulnerability age of people. Że młodzi ludzie rozpoznają ten czas, kiedy ludzie są w tym trudnym wieku. She knew, the student knew. I ta studentka wiedziała. Only thing that can get her parents through what they're going through. Że jedyną rzeczą, która może uratować rodziców w tym, przez co właśnie przechodzili, is God. Jest Bóg. Recognizing a problem is good. Rozpoznać problem to jedna sprawa. But you need God to help you in that problem. Ale zaproszenie Boga, żeby to rozwiązał, to druga. Why? Dlaczego? Because there is need to be a self-surrendering. Bo trzeba doświadczyć chęci poddania samego siebie. And surrendering of self is hard. A poddanie swojego własnego ja jest bardzo trudne. You want to know who the greatest enemy is?
that we have? Wiecie, kto jest naszym największym wrogiem? Don't give Satan more credit than he deserves. Nie oddawajcie szatanowi więcej szacunku niż tak naprawdę powinien otrzymać. The greatest enemy we have often. Największym wrogiem zwykle. Look into the mirror. Jest ten, który stoi w lustrze po drugiej stronie. It's self. To jest nasze ego. And it needs to be suppressed. I ono musi zostać pokonane. So that God can do His work in us. Aby Bóg mógł dokonać swojej pracy w nas. Okay, so now, what should the Christian do? What should we do? A więc co powinien robić chrześcijanin? Co my powinniśmy robić? Okay, we're closing. Zbliżamy się do końca, a więc accept przyjąć. That every stage of life, including midlife, is ordained by God as part of His plan for us. Trzeba przyjąć, że każdy etap życia, łącznie z tym trudnym okresem średniego okresu życia, jest stworzony przez Boga po to, aby być naszym planem. Okay? The glory of young men is their strength. Gray hair is the splendor of the old. Chwała młodego człowieka jest w jego sile, ale siwe włosy są chwałą osoby starszej. Two. Realize God knows all about our past and He can still use us for His glory despite our past sins and failures. Po drugie, musimy zdać sobie sprawę z tego, że Bóg zna wszystkie nasze przeszłe doświadczenia i że mimo wszystko może wciąż nas wykorzystać ku swojej chwale wbrew temu, co się w naszym życiu stało złego w przeszłości. So continue to serve the Lord and find joy in Him. A więc musimy dalej służyć Panu Bogu i szukać w Nim radości. Third. Be determined to have Paul's forward-looking perspective. Musimy być zdeterminowani, aby zachować perspektywę taką, jaką miał Paweł. Forget what is behind. Zapomnij, co jest za tobą. You do not drive a car with your heads behind your. Bo przecież nie prowadzisz samochodu patrząc w tył. You use a mirror to look what is behind. Używasz lusterka, żeby patrzeć wstecz. But you still attention is always forward. Ale uwaga jest nastawiona na to, co przed tobą. Okay. So. Fourth. Prayerfully live healthy. Po czwarte, staraj się w modlitwie prowadzić zdrowy tryb życia. And follow what we have presented the previous evening. The New Start program. I idźcie za tymi radami, o których mówiliśmy wczoraj, czyli za tym, co zaleca program New Start. Remember, and for nutrition. This is diet, very important. Przede wszystkim kwestie odżywiania. To jest bardzo istotne. I for daily exercise. I jeżeli chodzi o codzienne ćwiczenia. W for drink plenty of water. W, żeby pić dużo wody. S is right here. Sunshine, sunlight. S w tym miejscu reprezentuje słońce, czyli światło słoneczne. Sunlight is very important for us. Bardzo potrzebne jest nam słońce. Okay? Then you have T, which is temperance. Potem jest T, w tym przypadku to jest chodzi o takie umiarkowanie, o wstrzemięźliwość, czyli po polsku W. A for fresh air. A w przypadku polskim P, czyli świeże powietrze. R for rest. R po angielsku, a po polsku O, czyli odpoczynek. Get your sleep. That 8-hour sleep. A więc wysypiajcie się 8 godzin snu. Before midnight. I koniecznie chodźcie spać przed północą. And T for trust in God. I T, a po polsku Z, czyli zaufajcie Panu Bogu. Okay. Fifth. By God's grace, persevere in trial. I po piąte, w Bożej łasce wytrwajcie w tej próbie. Okay. And six, rejoice always and encourage yourself in the Lord. I po szóste, radujcie się zawsze i cieszcie się w Panu. Rejoice always. Radujcie się zawsze. When Satan attack, rejoice. Kiedy szatan was atakuje, radujcie się. When Satan attacks, do more than what you're doing for God. Jeżeli was szatan atakuje, to róbcie nawet więcej dla Pana Boga. Because that confuses the enemy. Bo to wprowadza zamieszanie do armii wroga. Because if he attacks you and you become unfaithful, he knows he succeeded, so he will attack you more. Bo jeśli was uderzy, a wy staniecie się niewierni, to znaczy, że odniósł sukces. But when he knows he's not succeeding, he has to find ways. Ale kiedy mu się to nie uda, to znaczy, że będzie musiał szukać innych sposobów. Rejoice always. A więc radujcie się zawsze. And be thankful always.
I bądźcie zawsze thinking wdzięczni. And guarding your mind. Myśląc i strzegąc swojego umysłu from negative thoughts. Przed negatywnymi myślami. So, as we close, a więc dochodząc do końca naszego wykładu dzisiaj. I don't know what stage of life you are in today. Jest mi ciężko powiedzieć, w jakim stadium życia ty się dzisiaj znajdujesz. I don't know if you know somebody in that stage of life. Może sami znacie kogoś, kto jest w tym stadium życia. But I know we're gonna go through this. Ale wiem, że każdy z nas przez to przejdzie. Knowingly and unknowingly. Czy będzie o tym wiedział, czy też nie. And tonight, with our heads bowed and eyes closed. I teraz, kiedy tutaj jesteśmy zebrani, schylmy nasze głowy, zamknijmy nasze oczy. And you want to make a commitment tonight for Jesus. I chcemy się dzisiaj wszyscy poświęcić Chrystusowi. And you say, Lord, this is the natural path of life. Yes. I mówmy, Panie, tak, to prawda, taka jest naturalna ścieżka życia. I want to do it with you. Ale chcę przez nią przejść z Tobą. If that is your desire tonight. Jeżeli taka jest Twoja wola. I invite you to stand where you are. Jeżeli chcesz przejść tę drogę z Jezusem, to proszę Cię, wstań teraz tam, gdzie jesteś. I want to do it with you. This is your decision for Jesus, not for me. Panie, chcę przejść przez ten trudny czas z Tobą. To jest Twoja decyzja dla Boga. Amen. I'm gonna kneel here in the front. Ja będę teraz tutaj klęczał z przodu. And I don't know what somebody is going through in this room. I nie wiem, przez co może przechodzisz w tej chwili. But if you need special prayer, ale jeżeli potrzebujesz szczególnej modlitwy, according to your faith, to niechaj według twojej wiary tak się stanie, abyś tutaj przyszedł. We want to pray for you. Chcemy się o ciebie modlić. And I tell you, beloved friends, there is no shame at the foot of the cross. I chcę wam powiedzieć, przyjaciele, naprawdę pod krzyżem nie ma żadnego wstydu. I will be the first to tell you, I need prayer. Bo ja chcę wam powiedzieć, ja potrzebuję sam najbardziej modlitwy. And I'll be the first one to kneel. I jako pierwszy bym tutaj uklęknął. When I make an appeal, I make an appeal to myself first. I kiedy apeluję wpierw do samego siebie. If you need special prayer because you're going through something, I don't need to know what it is. Jeżeli potrzebujesz szczególnej modlitwy, bo przez coś ciężkiego przechodzisz, but you want to bring it before God. Nie muszę wiedzieć, co to jest, ale chcesz to przynieść przed Boży tron. Come. Proszę cię, przyjdź tutaj. I want to pray for you. Bo chcę się o ciebie is modlić. Is there anyone here who says, Lord, I need special prayer? Może jest tutaj ktoś, kto potrzebuje szczególnej modlitwy. Maybe you don't do it in Poland. I don't know. Może nie robicie tego w Polsce. Nie But wiem tego. I don't really care. This is a decision for Jesus. Ale to nie istotne, bo to jest decyzja dla Jezusa. And my job is to invite you to make this decision for him. I moim zadaniem jest, aby was tutaj zaprosić, abyście podjęli tę decyzję dla Chrystusa. This is the job that God has given me. To jest zadanie, które mi powierzył Bóg. And I'm just being faithful to my Lord and my Savior who sent me here to Poland. Jestem tutaj tylko po to, aby być wiernym mojemu Panu, który tutaj mnie posłał. If there's anyone at home listening, jeśli jest ktoś w domu, kto nas słucha, and you need special prayer, i potrzebujesz szczególnej modlitwy, I know you're at home, wiem, że tam jesteś, but heaven has its eyes on you tonight. I niebo na ciebie patrzy dzisiaj wieczorem. I invite you just to kneel where you are at home. Więc proszę cię, uklęknij tam, gdzie jesteś u siebie w domu. We want to include you in this prayer. Chcemy, żebyś był objęty tą modlitwą. Come. There's no shame at the foot of the cross. Prosimy, proszę was, przyjdźcie tutaj do przodu. Nikt if cię you nie have powinien families wstydzić. Who are going through this kind of trouble, jeżeli jako rodziny macie problemy. And they cannot come, i są ci, którzy tutaj nie mogą nawet przyjechać. Come on their behalf. To przyjdźcie, na przykład, jeżeli kogoś znacie, kto ma problemy, przyjdźcie tutaj w ich imieniu, abyśmy się za nich, za waszym pośrednictwem modlili. We must weep for those who cannot weep for themselves. Musimy płakać nad tymi, którzy nie mogą płakać nad sobą. And we must pray for those who cannot pray for themselves. I musimy się modlić za tych, którzy nie potrafią się modlić za siebie. Come. Prosimy. Before we close. Przyjdźcie tutaj zanim zakończymy. Amen. Praise God for those who are coming. Chwała Bogu za tych, którzy tutaj już przyszli. If you're not coming, you should be praying. Jeżeli tutaj nie przychodzisz, to musisz się modlić. Pray for those who are coming. Módlcie się za tych, którzy tutaj przyszli. Our Father in heaven. Nasz Ojcze w niebie. We come before your throne tonight. Przechodzimy dzisiaj przed twój tron. Both here in church and at home. I tutaj w tym zborze, jak i w naszych domach. And Lord, we just want to thank you and praise you. I chcemy ci, Panie, po prostu podziękować i wychwalać cię. For what you have done in our lives. Za to, czego dokonałeś w naszym życiu. We thank you for what you are doing in our lives at the present. Dziękujemy ci za to, co robisz teraz w naszym życiu. And we thank you for what you will continue to do for our lives. I dziękujemy ci za to, co będziesz robić w naszym życiu. Lord, we recognize our need of you.
Panie, zdajemy sobie sprawę, jak bardzo Ciebie potrzebujemy. We are in a journey of life. Jesteśmy tutaj na ścieżce życia. This is a pilgrim. To jest pielgrzymka. Lord, we know that there are things in this pilgrim that will challenge us. I wiemy, że w tej pielgrzymce będą rzeczy, które będą dla nas wielkim wyzwaniem. There will be hurdles on the way. Będą przeszkody po drodze. And so we stand knowing, oh Lord, we want to do this with you. I dlatego, Panie Boże, stoimy przed Tobą, bo chcemy przez to przejść z Tobą. But at the same time, oh Lord, ale jednocześnie, Panie, your people need to bring something to you that is a burden in their heart. Ci ludzie chcą przynieść przed Twój tron coś, co leży im na sercu. And so they come forward. A więc tutaj przyszli. They kneel before your presence. Klęczą przed Tobą. For themselves and for those who cannot come. Za samych siebie i za tych, którzy tutaj nie mogą przyjść. You know their individual needs, Lord. Panie, Ty znasz ich indywidualne potrzeby. Znasz ich, you know their difficulties. Znasz ich walki, trudności, potrzeby. Just as you know mine. Tak jak i znasz moje. Lord, we cast this before your feet. Panie, składamy to przed Twoimi stopami. And ask you and plead with you for mercy. I prosimy, błagamy Cię o łaskę. That you will do for us and your children what we could never do for ourselves. Abyś uczynił dla nas, dla Twoich dzieci to, czego nikt z nas nigdy by nie mógł uczynić. Lord, encourage us. Panie, wzmocnij nas. Encamp your host around us. Wyślij swoich aniołów, aby byli wokół and nas. And lighten our burden according to your promise. I spraw, Panie Boże, aby ten ciężar zelżał, który jest na naszych sercach. Thank you that you are ministering to us. Dziękujemy Ci, że nam służysz. And Lord, as we leave this burden at your altar. I Panie, teraz kiedy kładziemy ten ciężar przed Tobą, may your holy angels symbolically sweep them up. Niechaj twoi aniołowie symbolicznie zmiotą ten brud. And present them to you even more, closer to you. I przedstawią tych ludzi to Tobie, tak jakby byli dosłownie koło Ciebie. You will carry this burden for us personally. Abyś Ty, Panie Boże, mógł ponieść ten ciężar za nas osobiście, tak jak obiecałeś w Piśmie. And you will take care of us. I że będziesz się też o nas troszczyć. We claim the promise that all things work for the good of those that love you and called according to your purpose. Panie, powołujemy się na obietnicę, że wszystko służy ku dobremu. Now and forevermore. Teraz i na wieki. We rejoice in thanking you for hearing our prayers. Radujemy się w tym, Panie Boże, że wysłuchałeś naszej modlitwy. In Jesus' name. Poprosimy w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Amen.